W Trzebieży powstało miejsce pamięci poświęcone kajakarzowi Aleksandrowi Dobie. Podróżnik 9 września obchodziłby swoje 77. urodziny i właśnie tego dnia uroczyście odsłonięto pomnik z jego wizerunkiem. Przez cały czas swojego życia mieszkał tu, chociaż pochodził z Wielkopolski i spędził 46 lat na gościnnej ziemi polickiej, często odwiedzając również Trzebież, bowiem był tu również Neptunem i brał udział w uroczystościach, które miały nazwę Neptunaria. Aleksander Doba urodził się 9 września 1946 roku w Swarzędzu. Przez 46 lat był mieszkańcem Polic. Zmarł 22 lutego 2021 roku, zdobywając Kilimandżaro. Olek Doba urodził się w Swarzędzu, tam mieszkał przez 29 lat. My też bardzo dumni jesteśmy z naszego mieszkańca, ma swoje miejsca, czci w naszym mieście. I pamiętam te nasze pierwsze spotkania, kiedy oczywiście witamy się, zaczynam panie Aleksandrze, mówię do mnie, nie, co ty, Olek jest. I to właśnie cechowało naszego bohatera, że on tak bardzo łatwo przechodził z innymi na platformę bezpośrednią, był otwarty na ludzi i myślę, że był o wiele młodszy duchem niż nie jeden młody człowiek. Podczas uroczystości obecna była rodzina, przyjaciele, miłośnicy sportów wodnych, samorządowcy oraz wszyscy ci, którzy dobrze wspominają zmarłego podróżnika. Spotykamy się, jest piękna pogoda. Ta piękna pogoda jest, można powiedzieć, jakimś tam uśmiechem chyba dla nas z góry od pana Aleksandra, bo w 9 września mogliśmy się spotkać w deszczu, w wietrze, a spotykamy się w pięknej, słonecznej pogodzie i taką piękną, słoneczną postacią był pan Aleksander. Myślę, że wszyscy go w ten sposób właśnie zapamiętaliśmy. Jako człowieka niezwykle życzliwego, człowieka otwartego, uśmiechniętego, wspaniałego fantasta, ale człowieka, który realizował swoje fantazje. Aleksander Doba był honorowym obywatelem gminy Police i Swarzędza. Jako pierwszy człowiek na świecie samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki. Został oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2018 roku otrzymał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Podróżnika pośmiertnie odznaczono Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w rozsławianiu kraju na świecie. Za promocję Polski na świecie otrzymał odznakę Teraz Polska, a także był rozpoznawalny w Stanach Zjednoczonych. W 2018 roku, w rocznicę stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, na Times Square w Nowym Jorku wisiał baner świetny właśnie z orkiem, ponieważ w Stanach był bardzo rozpoznawalny. Również jako jedyny Polak w gazecie amerykańskiej New York Times ukazał się artykuł i zdjęcie jego na pierwszej stronie. Ja myślę, że teraz jego rzeźba, jego wizerunek w dalszym ciągu będzie rozsławiało naszą gminę. Pomnik stanął tuż przy promenadzie, którą w 2021 roku oficjalnie nazwano na cześć podróżnika. Jego autorem jest Mirosław Gołofit, absolwent Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Rzeźba wykonana jest z brązu. Gmina przeznaczyła na ten cel 330 tysięcy złotych.